wejdzie w następnej, ale degustacji. Tym razem angielskie piwo z browaru Magic Rock. Nazywa się Sorcery. Czarna magia. Session IPA. Te kółka sprawiają wrażenie, jakby to były oczy patrząc na ciebie. Ale tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Może Twist Nose? Ktoś to wie? Jakieś takie zawiłe linie. 3,9% alkoholu w składzie jęczmień i żyto. No i dużo żeśmy się nie dowiedzieli. Także sięgnąłem do internetu. Na ich stronie piszą, że jeśli chodzi o słody, to użyli acidulated, czyli zakwaszany, dextryna, golden promise i żyto. Chmiele Amarillo, Citra i Mosaic w formie proszkowej. Oryginalnie to pisał Amarillo Lupulin Powder, Citra Lupulin Powder, Mosaic Lupulin Powder, a także Equanot Cryo. No i mamy tutaj piwo. Jak widzicie, bardzo jasna barwa, słomkowa, zmętnione lekko, takie opalizujące. Piana była, niewielka, ale była, natomiast zdążyła już opaść po sesji zdjęciowej, po nalewaniu. Aromat ciekawy. Tak wrzuca się na początku główna nutka sosnowa. Później trochę owoców egzotycznych, mango, marakuja, papaja, coś w tym stylu. No ale mi się wydaje, że sosnów tutaj troszkę przewodzi. No, smak. No cóż, od razu widać, że jest to lekkie piwo. Ale ma fajną taką teksturę, to żyto chyba tutaj troszkę pomaga, jest takie lekko glutowate, mimo że jest lekkie. Goryczka jest na pierwszym miejscu, goryczka grejpfrutowa, ale takie białe albido z podskórki, trochę ziołowości, trochę sosny, a później jest odrobinka tych egzotycznych owoców gdzieś tam w tle, ale goryczka tutaj przebija ponad wszystko i tłamsi inne smaki. Także te egzotyczne owoce, które były jakby tak reklamowane w aromacie, już nie są takie wyraźne w smaku. Oczywiście jest to bardzo pijalne i sesyjne piwo, natomiast no gdzieś tam brakuje tych smaków. Goryczka jest tutaj powalająca. Ona nie jest paskudna, nie. Ona jest przyjemna, natomiast jest na tyle duża i nie ma tej kontry słodowej, że tłamsi inne smaki. Nagazowanie też jest dosyć niskie. Takie średnie do niskiego. Także naprawdę się to fajnie pije. Można sobie przy tym siedzieć, a goryczka jest fest. Może ona nie jest zbyt wysoka, ale sprawia wrażenie wysokiej. No nie, dużo nie pisze nic. Ciężko powiedzieć. Także sesyjne IPA, można przy tym siedzieć, 3,9, fajna goryczka, na plus. Nie aż tak bardzo egzotyczne owoce się tutaj pokazują, jakbyśmy chcieli. Cytrusowości też za dużo nie ma, oprócz tej grejpfrutowości w goryczce, no i to białe albido, naprawdę. Tłam się wszystko inne.
Ale ogólnie rzecz biorąc jest to fajne piwo. Nie jest za rzadkie, chociaż jest lekkie. Fajną ma teksturę. Mi się wydaje, że właśnie to żyto dużo tutaj dało. Dało taką głębię troszeczkę. Nie jest to takie płaskie to piwo. No, daje radę. Fajnie. No tylko właśnie może brakuje jednak głębi smakowej tutaj. Ale gorączka jest fajna, naprawdę mi się podoba. Jeżeli piliście to piwo, czekam na wasze komentarze, co myślicie. Ogólnie jest to sesyjne IPA, fajnie się pije. Nie jest za rzadkie, bo sporo sesyjnych IPA jest po prostu wodnistych, to nie jest. To jest na plus. Mimo wszystko, że niby to nagazowanie nie jest aż takie duże, a mi się odbija. Ciekawe, nie? Można by powiedzieć, że dwutlenek węgla bardzo szybko się wytrąca, prawda? No cóż, no, tak też można. Także dosyć fajne grejpfrutowe, ale w sensie białe albido grejpfrutowe piwo. Sesyjne, bardzo pijalne. Chyba warte spróbowania. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, tak jak podobało mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o każdym moim filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco, a przez to już nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.